Cześć, dzień dobry. Dzisiaj o położeniu szlaku żeglownego na rzece. Często oznacza się go takimi znakami na brzegu, jak tutaj. Nie oznacza się pławami na wodzie, gdyż ta rzeka, no płynąc, to dno cały czas pracuje, przesuwa się, więc jest to trudne. Te pławy też by nam się przesuwały i dużo trwalsze jest oznaczenie znakami na brzegu. Mamy dwa rodzaje takich znaków. Pierwszy to jest, tak jak tutaj mamy z tyłu czerwony ten kwadracik, tą ramkę taką kwadratową czerwoną. Ten znak mówi: trzymaj się blisko mnie. Tak? Czyli trzymaj się blisko prawego brzegu rzeki, bo tu jest po prostu głębiej. Ten żółty za nim znowu mówi, że no tu już koniec trzymania się i płyń na drugi brzeg rzeki. Daleko na lewym brzegu, myślę, że prościej będzie, jak zrobię to grafiką, są drugi taki zestaw, tylko że ten żółty krzyż jest tak jakby kopnięty o 45 stopni i jest, jak to na lewym brzegu, kolor zielony, ramka jest zielona. No i jak my czytamy te znaki? Ja może sobie zupełnie odejdę na bok. Płynę sobie, jeżeli płynę tutaj z nurtem, tak, czyli prawy brzeg mam po prawej ręce, no to płynę do momentu, kiedy widzę czerwony znak. Dalej jest żółty. Żółty mówi mi: przejdź na drugą stronę. Więc przechodzę na tą drugą stronę, ale w które miejsce celuję? Celuję za żółty znak. Celuję w zielony, który jest po drugiej stronie, bo ten zielony po drugiej stronie mówi nam: trzymaj się blisko lewego brzegu. I płynę sobie na drugą stronę i płynę tak długo, aż nie zobaczę znowu zestawu zielony kwadrat i żółty krzyż. To on mi mówi: koniec trzymania się lewej strony, przejdź na drugą stronę. Lepiej to widać na mapce. Tutaj z takiej perspektywy trudno to zobaczyć. Zacznijmy może od tego, skąd to wszystko się wzięło. Czemu ten szlak żeglowny nam przechodzi z jednego brzegu na drugi rzeki? Gdyż zobaczmy, tutaj na przykładzie Wisły, w okolicy właśnie Krakowa, Tyńca, tam gdzie nagrywaliśmy wstęp, no Wisła tutaj nie jest uregulowana i ona po prostu płynie taką serpentyną, czyli mówimy, że meandruje. Jest to związane z tym, że ziemia się obraca, no i ta rzeka raz zakręca raz w jedną, raz w drugą, tak coraz więcej, coraz więcej. Zobaczmy sobie, jak to wygląda na naszej lokalnej tutaj w Kaliszu rzece Prośnie, bo tutaj będziemy dalej działali. Rzeka Prosna również meandruje. No i jakie to ma dla nas znaczenie? Zobaczmy sobie tutaj rzekę Prosnę bliżej okolic Kalisza i sobie tutaj przejdziemy do innego powiększenia, na którym ponakładamy szkoleniowo grafiki. No mamy taki odcinek tutaj Prosny, powiększony. Też widać, że nie płynie po prostej, tylko troszeczkę bardziej bądź mniej zakręca. No jakie to ma znaczenie? No takie ma znaczenie, że nurt, czyli miejsce, w którym prąd w rzece jest najszybszy, najsilniejszy, przerzuca się z jednego brzegu na drugi, z jednego na drugi. Zobaczcie, on nie płynie rzeka po prostej sobie, tylko po prostu ten nurt tak się przerzuca. No skoro tam jest najszybszy prąd rzeki, no to głębokości będą największe i tutaj są najbardziej podmywane brzegi rzeki. Zobaczmy sobie rzekę w tym przekroju. Płyniemy sobie z prądem, czyli prawy brzeg mamy z prawej burty. No i wygląda to w ten sposób. Gdybyśmy chcieli tutaj zrobić sondowanie dna, przekrój rzeki, no to mniej więcej dno układałoby się w ten sposób. Tutaj byłyby przy tym brzegu większe głębokości niż przy lewym brzegu, co zresztą widać wyraźnie. Tutaj są podmywany brzeg, są pionowe skarpy, więc można się spodziewać, że dno szybko opada, a tutaj brzeg w zasadzie się kończy jeszcze poza kadrem, czyli tutaj trzciny porastają, tu jest płyciutko. Więc gdyby Prosna była rzeką żeglowną, tutaj byśmy mieli właśnie znak mówiący: płyń blisko mnie, czyli trzymaj się bliżej prawego brzegu, szlak żeglowny wiedzie wzdłuż prawego brzegu.
No i dalej byłby pewnie znak mówiący przerzuć się na drugą stronę, czyli przejdź bliżej lewego brzegu rzeki. No zobaczmy, jakby to mogło być oznakowane, gdybyśmy tak sobie płynęli. Czyli mamy tutaj czerwony znak, trzymaj się mnie, tak? Czyli trzymaj się bliżej prawego brzegu. Przejdź na lewy brzeg, przechodzimy celując za kolejny żółty, tak? Bo ten żółty mówi, gdybym płynął pod prąd, on mówi nam w drugą stronę, przejdź na drugi brzeg. Po prostu, one są kopnięte tak o 45 stopni, no ale nie ma się co tym przejmować. Żółty mówi, przejdź na drugi brzeg, a czerwony lub zielony mówi, trzymaj się blisko mnie. Tylko czerwony, jak to na śródlądziu, jest na prawym brzegu, a zielony jest na brzegu lewym. Płyniemy, płyniemy, docieramy do miejsca, kiedy mamy znowu znak zielony i żółty mówiący, przejdź na drugi brzeg. No i sytuacja na prawym brzegu się powtarza. Jeżeli byśmy mieli dłużej trzymać się prawego brzegu, no to może sam stać, sam jeden pojedynczy znak. Trzymaj się blisko mnie. No i dopiero gdzieś tam kolejne znaki i kolejne przejście na drugi, w tym przypadku lewy brzeg. Co w przypadku, kiedy z jakichś powodów tutaj musielibyśmy mieć wyznaczoną idealnie linię przejścia, że mamy trzymać się dokładnie tej linii. Tu powiedzmy jest płytko i tu jest płytko. My mamy trzymać się tej linii. Tu jest linia, gdzie jest dostateczna dla nas głębokość. No tutaj mamy na prawym brzegu znak żółty, który mówi przejdź na lewy brzeg. A w takim przypadku na lewym brzegu możemy mieć system po prostu tak zwanych nabieżników. Nie będzie pojedynczy znak, tylko będą dwa znaki. Na przedłużeniu tej linii będzie drugi z tyłu, taki sam znak jak z przodu, tylko ten z tyłu jest wyższy. Jeżeli one by mi się nałożyły jeden na drugim, to jestem tu w osi. Tutaj widać, że jeszcze w osi nie jestem. Powinienem skręcić troszeczkę w prawo, żeby się znaleźć w osi. Czyli można powiedzieć, że jak niższy znak jest na prawo od wyższego, no to musimy skręcić w prawo, żeby mi się te znaki zgrały. Więcej szczegółów i opisu czy śródlądowego oznakowania śródlądzia zapraszam do naszych publikacji Houseboatem po wodach śródlądowych czy do sternika motorowodnego. Są również kursy online, zapraszam również na szkolenia. Wszystko na stronie www.morka.pl. I przenieśliśmy się na lewy brzeg rzeki. Mamy tutaj właśnie znak położenia szlaku żeglownego przy lewym brzegu, jak i ten znak, który mówi, że mam uciekać. Tylko on mam uciekać, jakbym płynął w tamtą stronę. Tutaj trzymamy się długo lewego brzegu, gdyż będą, tutaj ich nie widać, bo są za roślami, ale te znaki zielone stoją pojedynczo. Jak stoi pojedynczy znak, mówi trzymaj się dalej blisko mnie. Stoi kolejny sam pojedynczy zielony, trzymaj się blisko mnie. Dopiero jak jest zestaw zielony i za nim żółty, szukamy na drugim stronie, na drugim brzegu zestawu czerwony i żółty i czerwony. Te znaki są całkiem spore, zobaczcie. Także naprawdę bardzo trudno je przegapić. Są to całkiem spore znaki. Trzeba ich wypatrywać. Mam nadzieję, że materiał się podobał i że teraz pływanie po rzece będzie dużo, dużo łatwiejsze. Do zobaczenia na wodzie. Cześć!